Racje Miasta, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Plastyki i muszę się Państwu przyznać, że no, może ze 100 albo 120 artystami, plastykami rozmawiałem, ale po raz pierwszy będę rozmawiał z osobą, która tworzy na płótnach mandale. Tak. Co to takiego mandala, z czym to się je, jak się to robi, jak to działa, to wszystko mam nadzieję w tej rozmowie. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam moją rozmówczynię, Magda Uchrońska. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, witam. Postanowiliśmy, że nie będziemy sobie panować, także lecimy na ty, no bo tak będzie przyjemniej Państwu się oglądało, a nam będzie się przyjemniej rozmawiało. Zanim w ogóle o malarstwie twoim, bo to jest pretekst do rozmowy, no to przesłuchanko, częstochowianka. Tak. Ale tak z dziada, pradziada? Dziadkowie od strony taty pochodzą ze wsi, około 40 km stąd, a od strony mamy mieszkali już tu w Częstochowie, ale też pochodzą ze wsi, znowu z drugiej strony Częstochowy. Czyli rolnicy? Tak. Ziemią się zajmowali. Dziadkowie od strony taty to na pewno tak. Myślę, że od dziadka tak daleko nie wiem, bo dziadek z od strony mamy, z babcią już pracowali tu w Częstochowie. To malarstwo twoje to jest obciążenie dziedziczne? Po kimś, czy? Nie wiem, bo nikt nie malował jakby aż tak dużo, chociaż od strony taty wiem, że mój chrzestny namalował kiedyś jakiś taki piękny statek na burzliwym morzu, a tata mój jest taką duszą artystyczną, starą, nie maluje, natomiast rzeźbi w drewnie, jakieś bęby teraz produkuje z takim zakręconym trochę. Aha. Mimo tego, że normalnie musi żyć i zarabiać, to tam gdzieś sobie dubię takie. Jak byłam mała, to na urodziny kupiłam mi dudka do rzeźbienia w drewnie, więc... Czyli rzeźbiasz, to może bym z tatą też porozmawiał. O, tata by miał na pewno dużo do powiedzenia, bo on kocha mówić. Tak? No to dobrze, to trzymam za słowo. Szkoła średnia to? To jest liceum ogólnokształcące z profilem prezentacja mody w Rejmoncie. W Rejmoncie. Tak. To już wtedy Rejmont tak. miał tą prezentację mody, tak. To już, no bo to jedna z pierwszych takich kierunków tak. w szkole. I co, pracowałaś w tym zawodzie? Nie, jakoś nie wiem czemu tam trafiłam. Bardziej tam tańczyłam, grałam w siatkówkę w tej szkole, ale... No. Był jakiś taki kluczowy moment, kiedy zaczęłaś malować? Coś się wydarzyło takiego, że zaczęłaś to robić? Znaczy ja zawsze malowałam od dziecka. Aha. Sobie jakoś tam. Potem jak już dorosłam, to projektowałam wnętrza i tam uczyłam się robić tynki ozdobne, więc te tynki też nie były takie bardzo proste, coś tam rzeźbiłam w nich zazwyczaj. Też był taki początek, jak ja byłam po prostu mamą, żoną i tam jakieś rzeczami się zajmowałam, organizacją różnych eventów. I w pewnym momencie to życie moje zupełnie się zmieniło i wtedy zaczęłam malować. Pojechałam, taki przełom to był chyba, kiedy pojechałam do Peru właśnie, do dżungli. Siedziałam tam 2 tygodnie z rodowitymi, tradycyjnymi tam ludźmi właśnie z dżungli. I to był taki czas wyciszenia, taki czas, gdzie jakby też tu siedziałam tam sama, tam nic się nie działo, po prostu ludzie tam żyli. Wieczorami siadaliśmy w kręgu, śpiewaliśmy pieśni i to był taki moment, kiedy ja wróciłam i jakoś tak w mojej głowie się bardzo mocno wszystko zmieniło, że po prostu zaczęłam malować. Codziennie siedziałam i malowałam, tak jakby te kropki też były taką formą medytacji, wyciszenia i tak nie wiedziałam, co mam robić w życiu i tak zostałam przy tym malowaniu. Mandala to jest, nie wiem, rodzaj energii uwiecznionej na płótnie? Z czym to się je? O co chodzi? No bo to nie jest ani realistyczne malarstwo, ani abstrakcyjne. Zresztą, proszę Państwa, to co wisi za nami, to jest właśnie Magdy, jedna z mandali. Zawsze jest to w kręgu. Zawsze jest to w kręgu i tak jak powiedziałeś, jest to duży bardzo przekaz tam w energii, w tym jak ja się czuję malując, w
jakim stanie mojej głowy, ducha jestem, więc tak jakby też czuję, że te mandale to przekazują. Jeśli chodzi o samą mandalę, no to mówi się, że to jest w ogóle pierwszy rysunek, jaki napisował człowiek, to był punkt, a później dookoła tego namalował okrąg, więc prawdopodobnie mandala była pierwszym rysunkiem na świecie, o ile te podania są prawdą. No, buddyści rozwinęli to dosyć mocno, ponieważ tam jest taki obraz wszechświata. Potem Jung pisał o tym, że to jest obraz człowieka, jego jaźni, wszystkiego to, co tego człowieka otacza. Ja jestem też bardzo blisko, ponieważ interesuję się tymi tradycjami właśnie Ameryk, Indian i szamanów i takich tam klimatach. Tak, to bardzo mnie interesuje i inspiruje. Więc tam oni mają taki specyficzny opis tych swoich malowideł na okręgach i w ogóle jako drogi życia, gdzie w centrum mieszka Wielki Duch, który jest połączony z Matką Ziemią, z Ojcem Niebo, który po tym okręgu, ten okrąg jest manifestacją życia jakby i narodzin, dorastania, dojrzewania, starości, umierania, tego jak sadzimy ziarenko, ono kiełkuje, rozwija się, daje pączki, kwiaty, więc to jest taki obraz życia, obraz świata, wszechświata, ale też obraz każdego człowieka jako istoty. Ale to jest tak, że na przykład ktoś zwraca się do ciebie i mówi: Magda, no mam mi jakąś taką optymistyczną mandalę, jakąś taką energetyczną. Czy to jest tak, że ty po prostu tworząc tą mandalę, w zależności od nastroju, w jakim w danej chwili jesteś, ona jest taka, a nie inaczej? Wiesz, no chodzi mi o to, czy można na przykład zamówić sobie, wiesz... Mandalę z intencją. Na przykład. Tak, tak, tak. Ludzie często zamawiają taką mandalę. No oczywiście nie mogę włożyć więcej w tą mandalę, niż mam sama doświadczeń moich i tego, kim jestem, więc staram się dbać o swoją jakby dobrą formę wewnętrzną. No, tak. I jakby malując z intencją dla kogoś, to staram się o tym po prostu myśleć i jakby być w takiej optymistycznej energii, malując to. A są też takie mandale, które maluję po prostu nie dla kogoś, tylko dla siebie bądź też dla innych, ale jakby od siebie, bez jakichś tam narzuconych czy chcieństw innych ludzi. Tak. No to wtedy to raczej są takie historie z mojej głowy, które gdzieś tam się pojawiają, bo ja też tego nie wymyślam, tylko bardziej staram się być w takiej, niektórzy mówią samadhi, pustce, właśnie w tym takim momencie, gdzie nie ma nic i coś się pojawia. I wtedy zaczynam, nie wiem co będę malować, mam może pomysł, ale on i tak nigdy nie wychodzi. Czyli ten proces twórczy jest tu i teraz. Dokładnie. I... To nie jest tak, że nie wiem, ołówkiem sobie robisz szkic, a potem to, tylko od razu. Znaczy od jakiś razu. Tam początek zaczynam ołówkiem, a potem już kolory, kształty, to chociaż bym chciała, to nigdy nie wychodzi mi to samo. To, co bym chciała, sobie wyobraziłam, czy tam wymyśliłam, więc nawet już nie próbuję. Jesteś pracoholiczką? No dużo maluję. Dużo maluję. Myślę też, że to przez to, że ten miałam taki czas, w którym nie tworzyłam tak aż dużo, to teraz to jest we mnie tego na maksa, więc ja mam pomysły na te mandale na następne, nie wiem, 20 lat chyba, tylko czasu mi brakuje, ale dużo, dużo maluję. To jest akryl, czy to jest olejna farba? Akryl. Akryl. Akryl szybciej schnie. Szybciej, tak. Czasami maluję trzy jednocześnie, więc jak gdyby. No tak. To są takie formaty, czy to jest różnie? Różnie, maluję nawet takie formaty 1,50 m na 1,50 m. Ale zawsze jest to kwadrat. Zawsze jest kwadrat. Chociaż mam parę takich, które są na prostokątach, ale przypadkiem. Dobrze, powiedzmy, no bo wiem, że się szykuje jakaś wystawa. Tak. Jakbyś mogła uchylić rąbkę tajemnicy. Tak właśnie miałam taki plan w głowie, że zrobię wystawę. Jeszcze nie wiedziałam gdzie i koleżanka zabrała mnie na spotkanie przypadkowo kobiet, które organizują właśnie takie kobiece spotkanie z kobietami, które zajmują się rozwojem, biznesem, jogą, różnymi takim połączeniem. Generalnie jurajskie spotkanie kobiet, które będą tam pokazywać swoje talenty, opowiadać o sobie. No ja tam trafiłam i tak nie wiedziałam właśnie, co mam tam zrobić i zapytały się, co ja mówię, no może wystawy, no i super. Także okazało się, że moja mandala będzie na scenie, tam też zajmuję się projektowaniem sceny i takiej sekcji. Kiedy wystawy to będzie? 11 marca. 11 marca, gdzie? Tak.
fabryka rowerów na Drogowców przy Skaucie. 11 marca fabryka rowerów na Drogowców przy Skaucie o godzinie? Od 10 do 19 będzie spotkanie. Cały dzień. Cały dzień, bo tam będą wykłady, będą zajęcia właśnie z jogi, z komunikacji, mm-hmm. będą wystawy też innych jakichś produktów, ubrań. Wiesz, ja teraz w ogóle z innej beczki chciałem uderzyć, bo tak, ja zauważyłem taką rzecz, że kobiety ostatnimi czasy bardzo się tak zrzeszają. Przeróżnych jakichś takich organizacjach feministycznych. W większym gronie tak. lub mniejszym. Tak. Czego nie można powiedzieć o facetach? Mężczyźni nie mają powodu. My musimy trochę tak jakby się wspierać. Na tej zasadzie. Mężczyznom pozostaje sport. Chociaż myślę, że mężczyźni też się spotykają. Ale mężczyźni też mogą przyjść na to spotkanie, czy to jest tylko dla kobiet? Chyba tylko dla kobiet, chociaż tam paru mężczyzn gdzieś ma się pojawić w związku z realizacją filmów, nagrań i tak dalej. Natomiast jest to spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla kobiet. Dla kobiet, rozumiem. Dobrze. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć twoje malarstwo, czy ba sprezentować komuś, czy sobie mandale, to co musi zrobić, żeby cię znaleźć? Można na moją stronę zajrzeć www.magdaukraińska.pl, ewentualnie na Facebooku, Instagramie, zadzwonić, porozmawiać. www.magdaukraińska razem pisane, bez ni, tylko ny, tak. magdaukraińska.pl. Proszę Państwa, no zapraszam, jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć, co też Madzia tam wyprawia na tych kwadratowych płótnach, to polecam. Zostawiamy temat malarstwa. Ja się cieszę w ogóle, bo powiem ci, że mnie się bardzo podoba w ogóle to, co robisz. No zresztą dlatego cię znalazłem i zaprosiłem tutaj do tego programu. Ale teraz trochę takich plotkarskich. Jedzenie. Czy jesteś weganką, czy wegetarianką? Znaczy raczej nie jem mięsa, ale też jak idę na Wigilię, no to położenie na Wigilię to najgorszy akurat był pomysł, który powiedziałam. Ale jeśli idę do mamy na obiad, to też nie wydziwiam. Nie wydziwiasz. Ale raczej nie jem mięsa, dużo owoców, ewentualnie ryby. Czy to jest połączone z jakąś filozofią? Mam na myśli, ta twoja pasja, czy to twoje malarstwo jest w jakiś sposób sklejone z filozofią? A jeżeli tak, to jaką? Chyba nie. Znaczy nie. Ja rozumiem to pytanie i wiem, że to często jest, że to czym się zajmuje duchowość, jakby i się z tym wiąże. Natomiast po prostu ja w pewnym momencie przestałam to mięso jeść bez jakoś tam większego ciśnienia, że nie będę jeść, bo oczywiście, że no są zwierzęta, które no, jest to przykre, więc jakby tak. też wewnętrznie może jakoś tak to czuję. No ale natomiast... znaczy, wiesz, nie, ja dlaczego to pytanie zadałem, bo na przykład no, miałem rozmówcę, który uprawia malarstwo japońskie i to jest silnie związane z filozofią Zen. Tak. Że on praktykuje, jest też, no, stara się być buddystą, tak to powiedział. No i jak gdyby ta duchowość też jest przelewana na papier. Czy w twoim przypadku też tak jest, czy jest to po prostu, wiesz, no... Znaczy ja cały czas zajmowałam się rozwojem osobistym. To były medytacje i śpiewy jakichś tam tradycyjnych pieśni uzdrawiających i właściwie wszystko robiłam, bo też to organizowałam. Więc jakby chyba naturalnie moje ciało po prostu to odrzuciło, w związku z tym, że te wszystkie rzeczy, które robiłam, były związane właśnie z taką no, wewnętrzną czystością, oczyszczeniem, coś takiego jakąś... Muzyka. No. Jaką rolę odgrywa? A jeżeli tak, to w życiu? A jeżeli tak, to czego lubisz słuchać? Znaczy ja ostatnio w ogóle bardzo dużo słucham właśnie pieśni tradycyjnych i też przez 2 lata miałam taką wkrętkę, że tak powiem, bo codziennie przez 2-3 godziny uczyłam się grać, na bębnie szamańskim śpiewałam. Ponieważ wszyscy mówili, żebym nie śpiewała, bo mam straszny głos. Moja córka mówiła, mamusiu, nie śpiewaj, ja już pójdę spać. Już tych kołysanek wystarczy. Ale ja się uparłam, że będę śpiewać i też dla mnie to było bardzo mocno otwierające głos, otwierające mnie tak naprawdę. I też przyjemne po prostu, więc bardzo dużo słucham takich pieśni tradycyjnych plemion tam Yawanawa, Huni Kuin, Shipibo, czyli Ameryka
Południowa. Ameryka Południowa. Mhm. A folklor polski? Uwielbiam Laboratorium Pieśni. Zresztą znam Alinę i dziewczyny. Także że uwielbiam też, byłam na warsztatach dwukrotnie, nawet jedno organizowałam, więc też te pieśni, ten biały śpiew, który tak właśnie otwiera na maksa, no jest cudowny. Jest trudny, bo to nie są takie pieśni, że człowiek, mówię do Aliny, Boże, jakie to jest, po prostu jakbym orała pole, naprawdę tak trudne śpiewanie przez cały dzień, bo byłam tak zmęczona, ale to właśnie ma też zadanie czyścić i jakby harmonizować wnętrze. Nie wszyscy sobie w ogóle z tego zdają sprawę. To jest tak, że niektórzy ludzie w ogóle nie mają o tym zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o energię, duchowość i te wszystkie aspekty naszego życia. O kino chciałem zapytać, o film. Czy w twoim życiu jakiś film odcisnął zasadnicze piętno? Taki film, który pamiętasz i który jest dla ciebie ważny? Jest taki film, tylko nie wiem, czy nazwę dobrze pamiętam. Samsara? Samsara, tak. Tak, taki film z obrazów złożony, bardzo takich emocjonalnie poruszających. To chyba tak. A książka, literatura? Bieguni Tokarczuk. Tokarczuk. Tak, bardzo, bardzo. Tam było dla mnie to takie, że czytałam i mówię, Boże, ta pani wie, o czym ja myślę, bo tam też było dużo psychologii, tą czym ja się interesowałam i jakby też działaniem ludzkiej psychiki, ludzkiej duszy. Ona to wszystko tak łączy, że byłam zaskoczona, że ktoś też to wie. Ja miałem problem trochę z panią Olgą Tokarczuk, bo no dużo nie czytałem, ale w końcu siadłem i przeczytałem, także, ale nie jest to literatura, która trafia tak idealnie. Wydaje mi się, że ona jednak bardziej do kobiet trafia niż... Tak, myślę, że też jest trochę branżowa, bo mimo tego, że to jest... ale jest trochę, jak się przygląda na psychologii trochę, to zna te określenia, jak to wszystko działa i to wtedy prostsze dla mnie, przynajmniej tak było. Dobrze, wystawę zareklamowaliśmy. Tu się już dowiedzieliśmy wszystkiego. No to już na koniec chyba zupełnie. Czego tobie życzyć? Żebym mogła żyć w spełnieniu i radości. Żebyś nie musiała nic innego robić, tylko malować mandale, śpiewać i tańczyć i grać na bębnie. Tak. Dobrze, to tego ci życzę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, gościem moim i państwa, nie wiem, przegnę, jak powiem, szamanka. Trochę. Tak? Dobra, ale to tak w cudzysłowie. W dużym cudzysłowie. Kobieta, która jest zafascynowana Ameryką Południową, tak? Głównie. No, ale w każdym razie, słuchajcie, Indianie, bębny, szamany, śpiewy, energię, no i malarstwo bardzo ciekawe, energetyczne. Magda Uchrońska, która maluje mandale. Madziu, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do tej kamery machamy. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiamy was. Pa, pa. Pa.